Kiedy zasiadałem do Seven, oczekiwałem RPGa w stylu Baldursa, z narzuconą klasą postaci głównego bohatera i ciut bardziej liniowego, ale jednak roleplaya w starym stylu. Ku mojemu zaskoczeniu dostałem coś zupełnie innego. Bardziej można tu mówić o Tiffie w konwencji izometrycznego RPG niż czymkolwiek innym. Mieszanka wyszła całkiem apetyczna, a ja zapraszam was na przegląd jej składników. Jestem Zetrik, a to jest recenzja Seven The Days Long Gone. No, ale zacznijmy od początku. Wcielamy się w rolę Teriela, mistrza złodziejskiego fachu. Jak to na mistrza przystało, dostajemy zlecenie, z którym tylko prawdziwy fachura może sobie poradzić. Infiltracja pilnie strzeżonej posiadłości przebiega sprawnie, a my kładziemy nasze łapy na cennym łupie. Jak to jednak w życiu bywa, nic nie idzie tak jak sobie planowaliśmy i po krótkiej cutscence lądujemy na wyspie Pech. I tutaj oklaski dla tego, co wymyślił nazwę wyspy więziennej. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić bardziej prześmiewczej nazwy dla miejsca, w którym przetrzymywani są różne racy złodzieje i bandyci. No cóż, skoro już tam trafiliśmy, to trzeba się wydostać. Szybko orientujemy się, że w głowie naszego bohatera zadomowił się demon i to właśnie jemu zawdzięczamy wizytę w tym przybytku wątpliwej rozrywki. Ma on dla nas zadanie i tylko wykonanie go pozwoli nam trafić z powrotem na wolność. Brzmi to dosyć tandetnie, ale nie dajcie się zwieść, bo fabuła to najmocniejsza część produkcji. Zanim jednak do fabuły przejdziemy, warto zainteresować się samą wyspą. Ta podzielona jest na strefy i na początku zabawy mamy dostęp tylko do pierwszej z nich. Oczywiście oficjalnie. Nasze umiejętności infiltracyjne będą tutaj bardzo przydatne. Jeśli jednak nie chcemy ryzykować nielegalnego przechodzenia punktów kontrolnych, możemy zdobyć oficjalne przepustki. Te przybierają w grze formę pigułek i zdobyć możemy je na kilka sposobów. Albo kupić w automatach przy bramie, albo znaleźć sobie pracodawcę, który w zamian za przysługi podaruje nam przepustki. No i tym sposobem dotarliśmy do zadań. Te stanowią jeden z lepiej zaprojektowanych elementów zabawy. Dialogi są odpowiednio mięsiste, ale bez zbędnej wulgarności. Czuć, że trafiliśmy do miejsca zamieszkiwanego przez najgorsze menty tego świata. Pomaga to budować klimat wyspy więziennej. Właśnie za budowanie klimatu należy się wyjątkowa pochwała. Nic tutaj nie jest czarno-białe, a sam pomysł na budowę świata jest niezwykle intrygujący. Świat przedstawiony w grze został zbudowany na ruinach dawnego Imperium Ludzkiego. Co chwila natrafiamy na przedmioty codziennego użytku, jak telefony, które tutaj opisane są jako dziwne, elektroniczne urządzenia. Same zadania poboczne odgrywają bardzo istotną rolę w zakończeniu gry. Nie będę oczywiście zdradzał szczegółów, ale jedno z lepszych zakończeń odblokowuje się po wykonaniu odpowiedniej liczby ważnych zadań dodatkowych. Nie jest to często spotykany zabieg, dlatego wielkie brawa dla twórców za odwagę. Standardowo też dla gatunku RPG nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie reakcje wywoła nasza akcja. Zdarza się, że nasze wybory z początku zabawy przypomną o sobie w późniejszym etapie. Ciekawy i lekko skomplikowany, przynajmniej na początku zabawy, sposób rozwiązano rozwój postaci. Nie uświadczycie tutaj paska doświadczenia, migających numerków za zabite potwory, ani w sumie żadnych statystyk postaci. Cały rozwój opiera się na znajdywanych w terenie umiejętnościach i kraftowanych chipach wzmacniających do ekwipunku. Ogólnie crafting odgrywa w grze dużą rolę. Masę gadżetów łatwiej zrobić samemu niż kupić. Granaty dymne, wabiki, miny zbliżeniowe, czy w końcu główna broń w arsenale złodzieja, wytrychy. Pamiętajcie tylko, że te przedmioty swoje ważą. To niestety nie gotyk i ekwipunkiem musimy zarządzać. Nie jestem aż tak wielkim fanem tego rozwiązania, ale rozumiem, czemu tutaj je zastosowano. Zarządzać musimy kilkoma przebraniami, brońmi, gadżetami i jeszcze warto zostawić sobie trochę miejsca na ewentualne łupy z akcji w terenie. Rozsądne zarządzanie naszym wyposażeniem będzie kluczowe dla powodzenia naszej misji. Póki co mówiliśmy o samych pozytywach produkcji, ale niestety trzeba dolać łyżkę dziegdziu do tej całkiem fajnej byczułki miodu. Pierwszy problem, na który się natknąłem, to słabująca sztuczna inteligencja wrogów. Sama walka zazwyczaj przebiegała sprawnie, chociaż zdarzyło się podcinać strażnikowi gardło dwukrotnie, bo pierwszym razem niezbyt się przejął. Ale to, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, to działanie przebrań. Wystarczy założyć takie same portki jak cała reszta ferajny w danej lokacji i proszę bardzo, jesteśmy praktycznie nietykalni. Oczywiście, że można się tak złapać, przede wszystkim stojąc za długo w jednym miejscu, ale trzeba naprawdę się o to postarać. Wystarczyłoby dodać do gry naukę pozyskiwania haseł i odzewów od strażników, a już zyskalibyśmy trochę głębi. No, ale to tylko moje fantazje. Ponarzekać też muszę na pracę kamery. Rzut izometryczny w pierwszej chwili wydawał się fajnym, nostalgicznym zagraniem. Niestety, po ciut dłuższym obcowaniu wychodzą braki takiego rozwiązania. Przez wielopiętrowość map często ciężko dostrzec to, co dla nas istotne.
kamera notorycznie pokazuje te części budynku, które są dla nas za wysoko i nie mamy się jak przyjrzeć tym niższym. Brakowało mi tutaj możliwości wejścia w tryb pierwszoosobowy, chociażby w trybie obserwacyjnym, który uruchamiamy naciskając Q. Mamy tam możliwość przewijania mapy czy czasu. Gdyby dodać możliwość obserwacji w pierwszej osobie, byłoby idealnie. Tak ustawiona kamera wpływa na przykład na precyzję skoków. Nieraz niemal pewny skok został mi brutalnie popsuty, ponieważ okazało się, że tuż nad moją głową znajduje się dach, który gra w swojej wspaniałomyślności schowała, żeby ułatwić mi poruszanie się. Brakuje też chociażby możliwości zoomowania. Kamera przymocowana jest na sztywno. Przeszkadza to i niestety w dzisiejszych czasach takie niedopatrzenie nie powinno mieć w ogóle miejsca. Chociaż jeśli przyjrzeć się bliżej szczegółom grafiki, to możemy się domyśleć, że nie było to niedopatrzenie, a celowy zabieg mający na celu ukrycie małej ilości szczegółów na teksturach. Zdarzają się też zgliczowane postacie niezależne czy niewykonalne questy. Jednym takim przykładem jest misja, w której jesteśmy poproszeni o wydostanie siostry zleceniodawczyni z zaminowanego budynku. Żeby dostać się do środka, nie musimy rozbierać wszystkich ładunków. Szybka rozmowa z więzioną kobietą i ta prosi o oczyszczenie drogi z reszty min. Kiedy po wykonaniu zlecenia wróciłem do niej, ta dalej prosiła o rozbrojenie ładunków, mimo iż nie było już żadnych. Dopiero wczytanie gry i rozbrojenie wszystkiego przed rozmową z kobietą w budynku pozwoliło pchnąć questa dalej. Wydawać by się mogło, że to błaha sprawa, ale takie drobne błędy nakładają się na siebie, wpływając na ogólny odbiór całości. Z opisu, który wam przedstawiłem, wyłania się gra bardziej niż dobra. Z problemami wieku młodzieńczego, ale mam nadzieję, że w przyszłości studio nie popełni już takich, w większości prostych do uniknięcia wpadek. Sama zabawa jest naprawdę przednia. Świat wciąga momentalnie, questy są ciekawie zaplanowane, a system skradania naprawdę unikalny. Dostaliśmy ciekawy i zjadliwy miszmasz skradanki z RPG. Chętnie zobaczę kolejne gry w takiej konwencji, oczywiście bez opisanych wyżej błędów. Moja ocena to mocne 4 gwiazdki w skali IT Hardware. Gra z pewnością warta polecenia i jako Polacy możemy ją bez wstydu pokazywać światu. Ja wam dziękuję za uwagę i przypominam o lajkowaniu i komentowaniu filmu oraz o subowaniu kanału, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. Trzymajcie się i do usłyszenia.